od ponad 2 lat ta służba, służba dla Rzeczypospolitej w Polskiej Straży Granicznej jest szczególnie trudna. Wymaga szczególnej, wzmożonej odpowiedzialności, ogromnego wysiłku i wiąże się niewątpliwie ze zwiększonym ryzykiem. Nie dobiegła końca pandemia, kiedy rozpoczął się ten hybrydowy atak na naszą wschodnią granicę w części, w której graniczymy z Białorusią. Stanęliście Państwo na wysokości zadania, w bardzo trudnych warunkach, broniąc w zdecydowany sposób granicy i porządku Rzeczypospolitej, ale także broniąc naszej pozycji w Unii Europejskiej i naszej europejskiej odpowiedzialności za strzeżenie tej granicy. Jest mi niezmiernie przykro, że z tytułu wykonywania tej służby, tych decyzji, tych rozkazów, ale także po prostu swojego obowiązku wynikającego ze złożonej przysięgi, nieraz spotkały Was obelgi, niesprawiedliwe znieważenie. Jest mi z tego powodu ogromnie przykro i wyrażam mój ból i żal, że są w naszym społeczeństwie, także wśród elit tego społeczeństwa, ludzie, którzy okazują zwyczajną, nieraz po prostu głupotę i kompletną bezmyślność. Ludzie nieodpowiedzialni, którzy bardzo często, niestety wszystko na to wskazuje, kierują się interesami, które na pewno nie są polskie. Zapewniam o ogromnej wdzięczności całego polskiego społeczeństwa, że nie dopuściliście Państwo do tego, aby fala niekontrolowanej migracji wtargnęła do Polski.